Dzień dobry Państwu, a w sumie dobry wieczór. Koncert życzeń Stella, Kasia Raszka, artystka. I Jacek Pożycki, również artysta. Niech tak będzie, ze Spalonego Teatru na przykład. Tak, i w wyjątkowym miejscu. Tak, nie Spalony Teatr, a Dworzec Cieszyn. Piękny. Wieczorową porą. Co robisz o tej porze tutaj? Skąd wracasz albo gdzie jedziesz? Właśnie wracamy przecież, Jacku, wspólnie z Beskidzkiego Festiwalu Podróżniczego, który odbywa się dzisiaj w Wiśle. Piękne wydarzenie, ciekawe wykłady. Tak człowiek marzy o tych podróżach. Ja słyszałem i widziałem, że śpiewasz jak Marilyn Monroe. O, dziękuję, bardzo mi miło. Nie śmiem marzyć o takim tytule i o takim porównaniu, ale zawsze kobieca taka troszeczkę próżność tutaj. Dobrze, że sama użyłaś tego słowa próżność. Nie chciałem tutaj mówić, ale dobrze, że tego użyłaś. A co byś powiedziała na taką podróż do Stanów? No na pewno w sferze marzeń pozostaje, ale marzyć trzeba. Tak. Ja, proszę Państwa, zapraszam nie tylko do Stanów i do marzeń, ale do tego, że Państwo na przykład przyjechali dzisiaj, czyli w niedzielę, też do Istebnej. Tam będzie koncert poświęcony pamięci Ryszarda Riddla. Też bardzo ciekawe. I będą dożynki. Ciekawe wydarzenia, tak. Wspaniałe. I bardzo dobra niedziela nas czeka. I pogoda się szykuje. Tak. Kasiu, dzisiaj prowadzimy koncert razem. Jak się czujesz z tym? Wspaniale, jestem zaszczycona. A ja też, ja bardziej. Będziemy się tutaj teraz licytować. Będziemy się licytować, oczywiście. Dobrze, to może nie licytujmy się. A wiesz co, jeszcze ci powiem, wczoraj był taki dzień pierwszej pomocy. Może jakieś usta, w sensie umiesz udzielać, czy znasz te wszystkie procedury? O Jacku, ja teraz marzę o podróżach. Może później pomarzę. Dobrze. O tej pierwszej pomocy. Poważna sprawa, pierwsza pomoc, a teraz poważna rzecz też, czyli marzenia i życzenia. To kto zaczyna? Oby się spełniły. Oby się spełniły. I życzenia, i marzenia. To co? Może... Chce być taki kulturalny, może Kasiu, ty? Dziękuję. 17 września urodziny obchodzi Ryszard Cieślarz-Kozakowicz. Tyle wiedzy, doświadczenia, młody rzadko to docenia. Tyle miejsc, tyle wrażeń i spełnionych twoich marzeń. Ale to nie koniec przecież. Jesteś teraz w wieku kwiecie. Bądź więc sobą wciąż, niezmiennie i uśmiechaj się codziennie. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. A teraz uwagę, poprosimy panią Beatę Stankiewicz i pana Tomasza Lękiewicza. Szczęśliwa młoda paro, w uroczystym dniu ślubu życzymy wam miłości gorącej jak słońce, szlachetnej jak złoto, czystej jak łza i słodkiej jak miód oraz spełnienia waszych wspólnych marzeń i planów. Tego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. 17 września urodziny obchodzi Magdalena Holeksa Chmiel-Goleszowa. Z okazji urodzin życzymy ci, aby jedynymi łzami, które pojawią się w twoich oczach, były kryształowe łzy szczęścia. Aby radosnego uśmiechu na twojej twarzy nie zakryły ciężkie chmury smutku. Aby płatki róż wyścielały drogę twego przeznaczenia, a szczęście, zdrowie, radość i miłość były przeznaczeniem twych dni. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. 15 września urodziny obchodzi Maria Jesz z Godziszowa. Z okazji urodzin życzymy ci, abyś każdego dnia na nowo zachwycała się życiem. Niepowtarzalnym, jedynym, miłością wszechobecną i cierpliwą, przyjaźnią niezniszczalną i cichą. I uśmiechała się do siebie i świata. Tego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. 18 września urodziny obchodzi Leszek Staszko z Goleszowa. Młody, stary, bez znaczenia. Czas jest zawsze na marzenia. Spełniać je można w każdej chwili, bo to ci życie najlepiej mili. Więc rób to, na co masz ochotę. Obejdź świat na piechotę. Tańcz, maluj, głośno śpiewaj. Złych dni wcale nie miewaj. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. A teraz prosimy o uwagę pana Kamila Chmiela z Goleszowa, który 15 września obchodzi swoje urodziny. Poszybować przez życie jak ptak. Niezależny, wolny, szczęśliwy. Poczuć prawdziwy życia smak. Wszystkie kolory. Jasne i ciemne odcienie. Mieć odwagę, by wzbić się wysoko. Przekroczyć sztywne granice. I nie bać się spełniać swych marzeń. Tego w dniu twych urodzin ci życzymy. To były ostatnie życzenia, proszę Państwa. No i teraz piosenka.
nie ma możliwości, żeby piosenki nie wykonała Kasia Raszka, skoro śpiewa. O, tak. To będzie mój sztandarowy hit, Kasienka. Kochani, jeśli wam się Kasienki jeszcze chce, to nie jest z wami tak źle. O, ciekawy ten wierszyk, powiem ci. To co, to znaczy, że to nie był pierwszy i ostatni raz, kiedy jesteś w koncercie życzeń Stella, tak to mam rozumieć? Będzie mi bardzo miło. Ciekawe, może państwu też? To w takim razie życzenia @ox.pl. Na ten mail można składać życzenia. Zapraszam państwa do oglądania w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, czy będzie Kasia, czy będę ja, czy może ktoś inny. Tego nie wie nikt. No i wszystkim solenizantom, tym wymienionym, niewymienionym, życzymy tego, co najlepsze. Niechaj się spełnią wasze wszystkie marzenia. Super tygodnia, zero stresu, świetnych myśli w pracy, w domu. No i żeby się układało. Coś jeszcze? Pięknej pogody. Tak, pięknej pogody, tak zwanego babiego lata. Tak. Tak? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Panowie mają handrę, ho, ho, i płyną jakże często na dno. A przecież tak naprawdę, no to nie jest tak całkiem źle, nie, nie. Dopóki wam jeszcze Kasieńka się śni, to serce gra i oko lśni. Dopóki wam jeszcze Kasieńka się śni, to drzemią was groźne lwy. Dopóki wam jeszcze Kasieńki się chce, nie straszne wam pogody złe. Dopóki wam jeszcze Kasieńki się chce, któż powie z was nie, to nie. Panowie są wrażliwi, ho, ho, i przez to płyną często na dno. A przecież tak na co dzień, no to nie jest tak całkiem źle, nie, nie. Dopóki ci jeszcze Kasieńka się śni, pobiegniesz w noc po białe bzy. Dopóki ci jeszcze Kasieńka się śni, kto znajdzie ją jak nie ty. Dopóki wam jeszcze Kasieńki się chce, nie straszą was diabły we śnie. Dopóki wam jeszcze Kasieńki się chce, piękny jest świat wam to nie. La 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 la. Dopóki wam jeszcze Kasieńki się chce, nie straszą was diabły we śnie. Dopóki wam jeszcze Kasieńki się chce, piękny jest świat wam to nie.